Chciałbym zacząć od powiastki, którą kiedyś wymyślił Søren Kierkegaard, żeby uzmysłowić sobie dramat. Dramat polega na tym, że chrześcijanin spotyka świat i świat spotyka chrześcijanina. Jest to przypowieść o klaunie, pożarze i rozbawionej gawiedzi. Otóż przyjechał cyrk i wybuchł w nim pożar. Klaun w pełnym rynsztunku klauna biegnie, żeby prosić o pomoc. I im bardziej chce ludzi przekonać, że rzeczywiście cyrk płonie, tym bardziej wywołuje tym wołaniem salwy śmiechu. Oczywiście cyrk spłonął. Czy nie jest tak z Jezusem? On przecież jest kimś, kto przychodzi uzmysłowić ludziom, że potrzebują pomocy, że sami o własnych siłach nie zdobędą tego, do czego zostali stworzeni. I im bardziej pragnie, by ludzie to zrozumieli, tym bardziej naraża się na śmieszność. W tym miejscu polecam wnikliwy esej Leszka Kołakowskiego „Jezus ośmieszony”. I czy nie jest podobnie z Kościołem, który idzie w ślady Jezusa, a z rodzicami, którzy chcą wychować dzieci na świętych obywateli niebieskiej ojczyzny? A co powiedzieć o pannach i kawalerach żyjących w czystości do ślubu? A co o dogmatach, o sakramentach i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście nie mówię tego po to, żebyśmy się zbiorowo załamali, ale po to, żebyśmy posłuchali rady świętego Pawła. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. I chcę tak poprowadzić niniejszy wywód. Zacznę od twarzy, później przejdę do dotyku, a na końcu będzie miejsce na przemianę. Jeżeli mamy patrzeć na Jezusa, to przede wszystkim na Jego twarz. Niestety ewangeliści nie przedstawili nam portretu Jezusa, ale w sukurs przychodzi nam Roman Brandstetter. Tak oto odmalowuje twarz Pana Jezusa w powieści Jezus z Nazaretu. Posłuchajmy. Jezus dojrzewał. Przechodził z wieku chłopięcego w wiek młodzieńczy. Twarz Jego była smagła i przeźroczysta, co należy rozumieć przenośnie, albowiem to, co jest smagłe, nie może być przeźroczyste. Trzymał się prosto. Głowę miał kształtną, owalną, a medytując miał zwyczaj pochylania jej ku prawemu barkowi, co niekiedy nadawało jego obliczu wyraz frasobliwości. Jego granatowe włosy, w środku głowy rozczesane, opadały gęstymi kosmykami po obu stronach skroni i wraz z równymi brwiami stanowiły obramowanie wysokiego i gładkiego czoła o dwóch lśniących wypukłościach. O jego czarnych oczach wielokrotnie już pisaliśmy. Czyniły one wrażenie, jakby ich przenikliwość ukształtowała się w całym swym majestacie i ostrości u samego początku istnienia niemowlęcia i wyprzedzała cały jego rozwój fizyczny i wszystkie jego zmiany. Ich niepokojąca głębia była jedyną cechą niezmienną w tej twarzy, która jednak, jak wszystkie twarze ludzkie, ulegała prawom rozwoju i czasu, przechodząc z niemowlęcej w chłopięcą, a z chłopięcej w młodzieńczą, stawała się coraz bardziej wyrazista i czytelna. Szczególną jej własnością była cierpliwa łagodność, przeobrażająca się jednak niekiedy pod wpływem wewnętrznego wzburzenia w powściągliwą zapalczywość, która wyrażała się zazwyczaj za pomocą kilku spokojnych, skąpych, ascetycznych słów lub milczenia. Ale wówczas tak słowo, jak i milczenie były zawsze groźne, wzbudzały lęki i tworzyły nieprzekraczalny dystans między nim a otoczeniem. Nos miał prosty, o delikatnych nozdrzach, które wzdymały się, ilekroć mówił z przejęciem lub się unosił. Jego wargi były nieco pełne, a głos z lekka matowy. Powiedzielibyśmy nawet, że był smagły jak jego twarz, gdyby charakter głosu można było określić za pomocą konkretnej barwy. Ale największą niespodzianką tej twarzy był jej uśmiech. Wtedy kąty warg unosiły się lekko ku górze. Ten uśmiech odziedziczył po matce i nadawały skupionemu obliczu wyraz dziecięcej pogody i nieomal beztroskiej radości. I, co najosobliwsze, przekazywały tę zamyśloną radość czarnym oczom, których głębia nagle się rozjaśniała i błękitniała. Kończąc ten powierzchowny i nader niezdarny opis zewnętrznego wyglądu młodego Jezusa, którego widzimy takim, jakim go stworzyła w naszej świadomości uboga wyobraźnia. Niestety Ewangelia nie przekazała nam wizerunku Jezusa w myśl surowych zakazów Izraela, zabraniających portretowania człowieka pędzlem i dłutem, a co za tym idzie, prawdopodobnie i słowem. Chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę na jego dłonie, wąskie i szczupłe, o czułym dotyku, tak czułym, że z trudem kojarzymy je z fizyczną pracą, jaką młodzieniec wykonywał. Płynął przez te dłonie ciepły i łagodzący prąd, a jego błogosławioną skuteczność wielokrotnie odczuwali na sobie Miriam i Józef, umiłowany Hazan, rówieśnicy i krewni. Jezus, nie zawsze wylewny i skory do mówienia, często korzystał z tego daru i lekkim dotknięciem dłoni udzielał swojemu rozmówcy milczącej, ale jasnej odpowiedzi. Tak zachował się Jezus, gdy Józef, trawiony smutkiem, wyjawił synowi swój kłopotliwy zamiar wysłania go do Bet Hamidraszu, do Jerozolimy, na naukę do wielkiego Gamaliela, korony ludu izraelskiego. Położył wówczas dłoń na ramieniu cieśli i tym gestem dał mu do zrozumienia, że nie zamierza opuścić Nazaretu. Wymowa tego dotknięcia była tak stanowcza, że więcej do tych spraw w rodzinie nie wracano. W tym postępowaniu Jezusa bliscy Jego nie upatrywali niczego nadziemskiego, a fluid płynący z Jego dłoni był dla nich właściwością cechującą wielu ludzi, których milcząca wymowa rąk często działa na otoczenie bardziej przekonywająco i sugestywnie niż najpiękniejsze słowa wypowiedziane ze swadą i natchnieniem. W tym miejscu pragnę przywołać sytuację, o której kiedyś na antenie Polskiego Radia mówił mężczyzna, który adoptował wraz ze swoją żoną dziewczynkę. Z biegiem czasu okazało się, że jest lekko upośledzona i nowi rodzice mieli dylemat. Dziewczynkę zwrócić czy zatrzymać. Ewangelia rozwiała ich wątpliwości. Usłyszeli, że Bóg powołał to, co niemocne w oczach świata, aby mocnych poniżyć, zawstydzić. Dziewczynka została i dorastała razem z nowymi rodzicami. I mówi ten mężczyzna, że gdy w powietrzu wisi siekiera, bo taka trudna jest sytuacja domowa i napięta, przychodzi ta kilkuletnia córeczka i w milczeniu podnosi swoją rączkę i kreśli na czole ojca mały znak krzyża. I mówi ten mężczyzna, że w takich momentach tony żelastwa po prostu znikają. Odczuwa lekkość i uświadamia sobie, że bardziej oni powinni dziękować Bogu, że ona znalazła się w ich domu, a nie, że ona powinna im dziękować za ich wspaniałomyślny dar. A zatem dziecko jest też głosem Boga. Pytanie, na ile słyszanym, na ile rodzice nie zagłuszają swoją krzątaniną i swoimi planami tego, co pragnie w naturalny sposób się rozwijać. A jeżeli mowa o twarzy i dotyku, kiedyś zapytałem maturzystów, czego nie lubią podczas mszy świętej. Oni jednoznacznie i jednogłośnie powiedzieli znaku pokoju. Dlaczego? Pewnie dlatego, że ten znak jest znakiem wszystkiego, tylko niepokoju. Tylko nie tego, co powinien oznaczać. Jeżeli twarz idzie w jedną stronę, ręka w drugą, oczy gdzieś tam utkwione w podłogę albo w sufit, wtedy nie można mówić o znaku pokoju. Raczej o jakimś antyznaku. I to też jest ważne, żebyśmy potraktowali to dzisiejsze spotkanie nie jako okazję do tego, by mówiący te słowa zamienił się w mentora, ale chcę, abyśmy wspólnie wsłuchali się w Pana Jezusa, aby On nas zainspirował, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, kim i dla kogo jesteśmy w naszych rodzinach, wspólnotach. Bo jeżeli mowa o świętym wychowawcy, to kto z kim przystaje, takim się staje. Jeżeli będziemy przystawać z Panem Jezusem, jeżeli będziemy rzeczywiście uważnymi Jego uczniami, to wtedy łatwiej nam będzie przekazać innym, również naszym dzieciom, naukę, nie jakąś teoretyczną, ale jak najbardziej życiodajną, bo przy pomocy tych prostych środków, spojrzenia, dotyku, ciszy, słuchania, tego najbardziej potrzebują dzieci. Zapytałem katechetkę, jakie błędy popełniają rodzice. Wymieniła takie. Traktowanie dzieci jak dorosłych. Zbyt duża odpowiedzialność w stosunku do wieku dziecka. Na przykład 6-latka opiekuje się młodszym rodzeństwem. 7-latek odprowadza 6-latkę z kościoła do domu po różańcu. Brak wsparcia w odrabianiu lekcji. Dzieci są niedopilnowane. Brakuje podręczników, zeszytów, pracy domowej. Brak zainteresowania życiem dziecka. Rodzic po prostu nie zna jego problemów, bo nie rozmawia z nim. Włącza dziecko w problemy dorosłych. Na przykład w takie bolesne sprawy, jak wiszący w powietrzu rozwód rodziców. Dzieci są świadkami kłótni, przemocy, niekoniecznie tej fizycznej, ale tej bezgłośnej. Też przesadnie rodzice chronią dzieci. Zawsze winna jest nauczycielka albo dyrektor, albo koledzy bądź koleżanki. Bezkrytyczne też słuchanie dzieci o tym, co mówią o szkole, kolegach, nauczycielach. A zatem brakuje konfrontacji z prawdą. Brakuje czasu na to, by wysłuchać obie strony, czy tę trzecią. Płytka religijność rodziców przejawia się w agresji wobec wymagań związanych z nauką religii w szkole. Po prostu dzieci nie widzą w tym najmniejszego sensu. Od najmłodszych lat uczą się takiej egzystencjalnej schizofrenii. Z jednej strony przykład rodziców, a z drugiej jakaś opresywna instytucja, która nie wiadomo, czego chce i po co to wszystko. W młodych rodzicach zaciera się poczucie sakrum. Liturgia staje się tłem dla ich pociech, które bez pardonu biegają przed ołtarzem, jedzą, krzyczą. To są wszystko symptomy tego, na co zwróciłem uwagę na początku. Z kim się spotykam? Kogo unikam? Z jakiego powodu? Jeżeli chodzi o nastolatków, to one potrzebują przestrzeni do budowania własnej tożsamości i samodzielności. Oczywiście im bardziej stają się samodzielni, im bardziej uświadamiają sobie swoją odrębność wobec rodziców, tym większy lęk wywołują u ojca i matki. Ważne jest, aby rodzice wytrzymali tę presję kontrolowania. Oczywiście nie chodzi o to, aby nie obserwowali, aby nie starali się zrozumieć, stworzyć warunków do tego, by się spotkać. Bo w takich momentach bardzo łatwo jest zerwać więź. Trudno jest ją później odrestaurować. Dobrze w takich momentach jest przyjrzeć się sobie, zrobić taką retrospekcję. A co ja przeżywałem, czego ja pragnąłem od swoich rodziców, gdy byłem w wieku mojej córki czy mojego syna? Dobrze jest wtedy również, a może przede wszystkim na modlitwie, sięgnąć pamięcią wstecz, żeby uświadomić sobie, że to jest bezcenny rezerwuar wiedzy, mądrości, inspiracji. Dobrze jest podzielić się tymi spostrzeżeniami, czy ze współmałżonkiem, czy z kimś, kto umożliwi mi łatwiej, głębiej zrozumieć siebie. Dzięki temu też moją córkę czy mojego syna. Zwróćmy uwagę na ojca z przypowieści o synu marnotrawnym. Nie jazgocze, nie obraża się, nie deprecjonuje swojego syna. Chociaż po ludzku rzecz biorąc ma do tego pełne prawo, ale tęskni za spotkaniem z nim. A przecież tak łatwo ulec pokusie izolacji. Tak łatwo obrazić się na tego, który odszedł bądź odchodzi, bądź jedynie sugeruje odejście, żeby w ten sposób zasygnalizować paradoksalnie, że potrzebuje bliskości. Bardzo łatwo wtedy zapomnieć o modlitwie. Można obrazić się na wszystkich, włącznie z Panem Bogiem. Czy to nie jest też test z naszej wiary i modlitwy? Czy to nie jest też taki papierek lakmusowy, na ile nasza wiara działa właśnie w tych momentach najtrudniejszych? Zapytałem kilku pedagogów, nauczycieli, rodziców, co ksiądz powinien powiedzieć rodzicom. Usłyszałem jedno, żeby się modlili. A zatem chodzi o to, żeby naśladowali Pana Jezusa, również tego modlącego się. Nie tylko w sytuacjach pomyślnych, ale w tych najtrudniejszych. Tych, można powiedzieć, wołających o pomstę do nieba. Tych, w których odechciewa się wszystkiego. Jest taka pokusa, by uznać, że te wysiłki są jałowe, że absurdalne, że nic nie znaczą w obliczu tego, co nas spotyka. Ale również, a może przede wszystkim w takich momentach zostajemy odarci ze złudzeń co do samych siebie. Czy wówczas, jako rodzice, potrafimy siebie przyjąć? Gdy rozmawiam z rodzicami, którzy przeżywają duże trudności wychowawcze, najczęściej oskarżają siebie, że nie dopatrzyli, że nie w porę zainterweniowali, że są po prostu beznadziejni, że to ich przerosło. W takich momentach trzeba, po prostu jest to konieczne, szukać pomocy i u Boga, i u tych ludzi, którzy potrafią zrozumieć, którzy pozwolą przetrwać te trudne chwile. Posłuchajmy Michela Montaigne, XVI-wieczny pisarz, intelektualista. Tak mówi o obcowaniu z ludźmi. W owej szkole obcowania z ludźmi często zauważyłem tę wadę, iż miast starać się poznać drugiego, silimy się tylko, aby dać poznać siebie. Bardziej troskamy się o to, aby wynieść na sprzedaż nasz towar, niż aby nabyć nowy. Milczenie i skromność są to przymioty bardzo użyteczne w obcowaniu. Trzeba włożyć chłopca, aby był oszczędny i powściągliwy ze swą wiedzą, kiedy je już nabędzie, aby się nie gorszył bredniami i niedorzecznościami, jakie ktoś będzie mówił w jego obecności. Jest to bowiem szpetna nieobyczajność odpychać wszystko, co nie w naszym smaku. Czy jako rodzice staramy się przede wszystkim poznać naszych Mielusińskich? A zatem, czy staramy się również poprzez takie proste środki, jak patrzenie prosto w oczy, czy trzymanie za rękę, czy przytulenie, usłyszeć, jak bije serce tego małego, dorastającego człowieka? Czy to jest dla nas bank informacji? Przecież Maryja zachowywała w pamięci wszystkie te sprawy, które dotyczyły jej syna. Pewnie dzięki temu w dużej mierze potrafiła przetrwać te najtrudniejsze momenty, które miały ją spotkać. Te związane z jej synem i z tym, jak inni o nim mówili. Jeżeli mówimy o twarzy, o dotyku. To niepodobne nie wspomnieć o tej prawdzie, którą właśnie teraz przeżywamy i staramy się zgłębić. Słowo stało się ciałem, a więc Słowo stało się twarzą, stało się dotykiem. Czy rzeczywiście jest to dla nas wskazówka, by to Słowo, które również my w Eucharystii przyjmujemy, poprzez nas, poprzez to, jak patrzymy, jak dotykamy, miało dostęp do naszych dzieci. Tyle mówi się o złym dotyku, tyle mówi się o deprawacji, zdeprawowanych i deprawujących, że już trudno jest usłyszeć to pragnienie bycia dotykanym w sposób czysty. Raczej chodzi o to, żeby uniknąć brudu, czyli po prostu albo nie patrzeć, albo nie dotykać. Czy to nie jest iście diabelska pokusa, byśmy się od siebie odizolowali? Tak jak ci pierwsi rodzice, którzy uciekli w krzaki i przed Bogiem, i przed samymi sobą. A zatem, jakie powinien mieć cechy wychowawca? Na pewno powinien modlić się za tych, którzy są mu powierzeni. Ma zdobywać mądrość. Powinien być coraz bardziej uważny, skupiony na tym drugim. Powinien mieć poczucie humoru, dystans do samego siebie, również do sytuacji, które go spotykają, do swojego zdania, żeby go nie absolutyzował. Powinien być cierpliwy, mieć pogodne usposobienie, dobrą wolę. Również dobrą wolę, by słuchać, by nie przerywać, by nie wiedzieć już wszystkiego, zanim ten drugi otworzy usta, by coś zakomunikować. A zatem nie powinien, nie może gasić ducha, ale powinien być też pewny siebie, zrównoważony, autentyczny i naturalny. Dlaczego tak? Ano dlatego, że właśnie taki był Pan Jezus. Jeżeli mielibyśmy w kilku punktach przedstawić cechy komunikacji Jezusa, to byłyby to następujące punkty. Na pewno Jezusa wyróżniały prostota i precyzja komunikacji. Jego wypowiedzi były zwięzłe. Również charakteryzowały się z syntetycznością. Nie były jakieś ogólnikowe czy dwuznaczne. To, co mówił, bądź to, w jaki sposób działał, gestykulował, pomagało rozmówcom coraz pełniej zrozumieć siebie i otaczający ich świat. A zatem swoją postawą nie zamulał, lecz oczyszczał. Znał swoich rozmówców, wczuwał się w ich przeżycia, dopuszczał ich do głosu, zdobywał o nich przy pomocy również pytań wiele informacji. Oni czuli się przy nim bezpiecznie. Gdy spotykał tych, którzy potrzebowali pomocy, wsparcia, najpierw uciszał ich ewentualne lęki i niepokoje. Pamiętamy tę wzruszającą scenę, gdy Jezus spotyka Samarytankę. Znał wewnętrzne nastawienie swoich rozmówców. Dostrzegał u jednych naiwność, u drugich cynizm. Dostrzegał pragnienie dobra, również tchórzostwo wobec prawdy. Nie zamykał tajemnicy człowieka w prostym czy prostackim stwierdzeniu, że wszyscy chcą dobrze, ale realistycznie patrzył na tych, którzy do niego przychodzili. Dzięki temu pomagał im odzyskać własną tożsamość, uświadomić sobie sytuację, w jakiej się obecnie znajdują. A zatem Jezus nie pozwalał, by nim pogrywano. Okazuje delikatność, czułość, wzruszenie i radość. Gdy trzeba, ironizuje. Również czasami w sposób twardy, nieprzejednany ustanawia granice. Uczył ludzi obserwować siebie i innych oraz wyciągać z tego wnioski. Nie mylił cierpliwości i miłości z naiwnością czy bezradnością. Respektował wolność słuchacza. Jezus nie moralizował. Nikogo do niczego nie przymuszał, ale zachęcał. Był obecny tu i teraz. Zawsze odwoływał się do pozytywnej motywacji. Wyjaśniał sens przykazań. Może nie tyle przede wszystkim słowem, ale swoją postawą. Dlatego właśnie uczniowie, patrząc jak się modli, zapragnęli, by tak jak on czynić. Chociaż byli to ludzie wierzący i od dziecka zaprawieni w modlitwie, to jednak gdy spotkali Jezusa, zapragnęli czegoś więcej. A przecież Jezus ich nie zmuszał do praktyk religijnych. Po prostu oni chcieli żyć tym, czym on żył. Jego język był barwny. Wiemy o jego opowiadaniach, przypowieściach, alegoriach, ale nigdy jego wywody nie cierpiały na inflację słowa. Nie był gadułą zresztą. Przestrzegał przed gadulstwem. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Jeżeli chodzi o rozmowy wychowawcze, to przede wszystkim prowadził je z ludźmi dorosłymi. Do dzieci mówił niewiele. Okazywał im wiele czułości, przytulał, błogosławił, nie prawił im kazań. Był dla nich, a one pragnęły z nim być. Stanowczo sprzeciwił się krzywdzeniu dzieci. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. A zatem jakich rodziców potrzebują nasze dzieci? Właśnie takich, naturalnych, takich, którzy są sobą, nie są sztuczni, nie są pretensjonalni. Karen Simsen, terapeutka, która wiele lat słuchała doli i niedoli rodziców, zwraca uwagę na taką prawidłowość. Obcując z ludźmi patrzącymi na świat pozytywnie, którzy akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy, czujemy się bezpieczni i rozluźnieni. W ich towarzystwie możemy nawet powiedzieć coś tak mądrego, że aż sami się sobie dziwimy. Natomiast wpływ ludzi zamkniętych w sobie, chłodnych i krytycznych, powoduje, że nie potrafimy sobie przypomnieć nawet najbanalniejszych spraw. Czujemy się zmuszeni uważać na każde wypowiadane słowo. Mylimy się, stajemy się nerwowi, kłótliwi i zaczepni, zachowując się niezręcznie i nieporadnie. Przebywając z ludźmi tego typu, spostrzegamy zwykle ze zdziwieniem, że ich dzieci sprawiają wrażenie starannie tresowanych istot, które nie pozwalają sobie w zasadzie na żadne odstępstwa od obowiązujących powszechnie reguł. Słyszymy ciągłe uwagi i nagany kierowane pod ich adresem. Czasami wręcz trudno powstrzymać się od protestu. Dajcież temu dziecku spokój. Nikomu przecież nie przeszkadza. Może pamiętamy utwór „Przedszkole” Jacka Kaczmarskiego. Dobrze ilustruje ten fragment przed chwilą przytoczony. W przedszkolu naszym nie jest źle, zabawek mamy tutaj w bród, po całych dniach bawimy się w coraz to inny trud. Pani nam przypatruje się, pilnuje, gdzie zabawy kres. W przedszkolu naszym nie jest źle, kiedy się grzecznym jest. Bo jeśli nie, zaraz po pupach biją nas i krzyczą: patrz szczeniaku, gdzieś ty wlazł. Albo po łapach trzepią i w kącie się łyka łzy. Bo mamy w pociąg bawić się, pani nas ciągnie tam i tu i chyba sama nie wie gdzie, powtarza tylko czu, czu, czu. My za nią, przewracając się i na zakrętach lecąc w bok, patrzmy, jak się pociąg rwie, krzyczymy czu, czu, gubiąc krok. Lecz nic nie mówię, cóż to da? Coś tylko we mnie w środku drży. W kąciku siedzę, cicho sza, myślę, że smutno mi. Głupi rodzice, głupi księża, głupi wychowawcy lepią swoich wychowanków na swój obraz i swoje podobieństwo. Ważne, żeby oni spełniali te standardy, które owi wychowawcy, w cudzysłowie, bardziej treserzy, sobie wykoncypowali. I nie ma co się dziwić, że później taki pokręcony człowiek, bez względu na to, jaką będzie pełnił rolę, również i tę rolę pokręci. Oczywiście nie chodzi tu o jakiś determinizm, że już nie można naprawić, odkręcić, wyprostować. Ale to jest tak, jak w przypadku mojego kolegi, który kiedyś trafił do szkoły mistrzostwa sportowego. Jeździł na łyżwach szybkich i dopiero tam, po latach treningów, doszedł do wniosku, a raczej jemu powiedzieli, że jego jazda jest nafaszerowana mnóstwem błędów technicznych. Trzeba teraz to wszystko wyeliminować, ale jak? Przecież tak jeżdżę od lat, już przywykłem, już z automatu wykonuję takie, a nie inne ruchy. Podobnie i z naszym życiem. Ważne jest, żebyśmy uświadamiali sobie nasze różnego rodzaju skłonności, nasze nawyki, żeby tym łatwiej było nam je wyeliminować, a przynajmniej zminimalizować ich skutki, jeżeli wnikają w ten proces wychowawczy. Bo iluż to ludzi nie chce być duplikatem swojej matki czy swojego ojca. I mimo tych najszczerszych chęci jednak staje się sobowtórem tego, który wcześniej być może go krzywdził, a teraz on krzywdzi swoje dzieci. Dlatego czymś fundamentalnym jest zaczynać od początku, czyli od Jezusa. Dlatego zacząłem mówić o Jego twarzy, żeby z tą twarzą się spotkać. Tego, który stał się prawdziwie kochającym mężczyzną, kochającym Bogiem. W przeciwnym razie będziemy tworzyli demoniczne obrazy Boga. Polecam w tym miejscu bardzo wnikliwą książkę Karla Frielingsdorfa, jezuity niemieckiego, właśnie pod tym tytułem wydaną. On jako terapeuta, jako duchowny przez wiele lat prowadził również osoby duchowne, konsekrowane, jak również ludzi świeckich. I przez wiele lat coraz bardziej uświadamiał sobie, jak trudno jest wyrwać się z takich sideł myślenia o Bogu jako o kimś, kto za wszelką cenę trzyma swoje łapska na życiu człowieka, który co prawda wykonuje swoje czynności, ale ze strachu, ale dlatego, że się boi. Jak taki człowiek może przekonać do Boga, który jest zupełnie inny? Podobnie i z ojcem bądź matką. Jeżeli nie spotykają się oni na modlitwie z Chrystusem, który jest czuły, delikatny, subtelny, to pozostaje tylko tresura na okoliczność wykonywania pewnych praktyk religijnych, z których po pewnym czasie człowiek się wyzwala jak z kajdan. Posłuchajmy Johna Ronalda Tolkiena, tego władcy pierścieni. Będzie to fragment listu, jaki już 71-letni ojciec napisał do 43-letniego swojego syna Michaela. List powstał w roku 1963, a więc bez mała pół wieku temu, ale jest niezwykle aktualny. Jeśli chodzi o mnie, to staję się raczej mniej niż bardziej cyniczny, pamiętając o własnych grzechach i szaleństwach. Zdaję sobie też sprawę, że ludzkie serca nie są tak często złe, jak ich czyny, a bardzo rzadko tak złe, jak ich słowa. Mówisz jednak o podupadającej wierze. To zupełnie inna sprawa. W ostatecznym rozrachunku wiara jest aktem woli napędzanym miłością. Naszą miłość może ochłodzić, a wolę nadszarpnąć widok wad, szaleństwa, a nawet grzechów Kościoła i jego duchownych. Ale nie sądzę, żeby ktoś, kto raz zyskał wiarę, porzucał ją z tych powodów. Zgorszenie co najwyżej wywołuje pokusę, jak nieprzyzwoitość wywołuje pożądanie, którego nie stwarza, lecz budzi. Jest to wygodne, ponieważ odwraca naszą uwagę od nas samych i naszych win, pozwalając nam znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego. Lecz akt woli wiary nie jest pojedynczym momentem podjęcia ostatecznej decyzji. Jest to stały, bez końca powtarzany akt, stan, który musi wciąż trwać, a zatem modlimy się o ostateczną wytrwałość. Stale tkwi w nas pokusa niewiary, która w istocie oznacza odrzucenie naszego Pana i Jego twierdzeń. Jakaś nasza cząstka pragnie znaleźć dla niej usprawiedliwienie poza nami samymi. Im silniejsza jest ta wewnętrzna pokusa, tym łatwiej i mocniej gorszą nas inni. I szczególnie ten fragment proszę sobie przyswoić, bo jest niezwykle prawdziwy i sugestywny. Jedynym lekiem na słabnącą wiarę jest komunia. Choć niezmiennie jest samym sobą, doskonałym, pełnym i nietkniętym, Przenajświętszy Sakrament nie działa całkowicie i raz na zawsze dla nikogo z nas. Podobnie jak akt wiary musi być ciągły, wzrastać przez praktykowanie. Częstość przynosi najlepsze efekty. 7 razy w tygodniu jest bardziej pokrzepiające niż 7 razy z przerwami. Mogę także polecić Ci jako ćwiczenie, do którego niestety bardzo łatwo jest znaleźć sposobność. Przyjmuj komunię w okolicznościach obrażających Twój smak. Wybierz sapiącego albo bełkoczącego księdza, albo dumnego, pospolitego zakonnika, a także i kościół pełen zwykłego, mieszczańskiego tłumu, źle wychowanych dzieci. Od tych, które wrzeszczą, po te wytwory katolickich szkół, które siadają i ziewają, gdy tylko zostanie otwarte tabernakulum. Brudnych młodzieńców bez krawatów, kobiet w spodniach i często z włosami w nieładzie i niczym nie przykrytymi. Przystąp do komunii razem z nimi i módl się za nich. Będzie tak samo, a nawet lepiej, jak na mszy pięknie odprawionej przez wyraźnie świętego człowieka i wysłuchanej przez kilka pobożnych i schludnych osób. Są to rady Ojca skierowane do Syna. Wcześniej wspomniałem o dziecku, które jest również głosem Pana Boga. Żeby ten głos usłyszeć, trzeba być czujnym. Nie zawsze się zdarza taka sytuacja, gdy dziecko ni stąd, ni zowąd mówi coś, co wymyka się racjonalnemu wytłumaczeniu. Bo pewnie sam Bóg mówi do niego w głębinach jego małego serduszka. Dobrze jest być czujnym i wrażliwym. Niedawno moja znajoma podzieliła się swoim doświadczeniem. Otóż jej kilkuletnia córeczka przerywa nagle zabawę, podchodzi do swojej mamy i mówi: a ja zanim znalazłam się w Twoim brzuszku, siedziałam na kolanach u Pana Jezusa. I dalej jak gdyby nigdy nic, poszła się bawić. Jedno zdanie. Czy to nie jest doświadczenie sakrum pisanego z jak największej litery? Czy to nie jest głos żywego Boga? Czy to nie jest dar, łaska? Warto żyć dla takich chwil. Dziecko jest również barometrem nastrojów panujących w rodzinie. Jako że jest czyste, nie kalkuluje, nie obrosło twardą, kulturową skórą przeinaczania słów i czynów, przyjmuje w siebie różnego rodzaju emocje, sytuacje, które często są trudne dla dorosłych do zniesienia. I niestety często, jeżeli dziecko zaczyna chorować albo niepokojąco się zachowywać, to dorośli starają się je spacyfikować, zamiast potraktować te symptomy poważnie. Nie naprawiać dziecka, ale raczej siebie. Ważne jest, żeby w takich sytuacjach też zachować odpowiednią dozę zdrowego rozsądku. I jako że najpierw była twarz, później dotyk, tak teraz przemiana czyli Eucharystia. Jeżeli stary Tolkien mówi o Komunii Świętej jako najlepszym lekarstwie na niewiarę, to dobrze jest również wsłuchać się w głos kogoś, kto bardzo wnikliwie o tej Eucharystii mówi. Właśnie jako o rzeczywistości nieustannej przemiany. Otóż Jezus dokonuje dzieła Kalwarii już w trakcie ostatniej wieczerzy. Przyjmując śmierć na krzyżu, przemienia akt przemocy w akt ofiary. Następnie, i to jest druga przemiana, śmiertelne ciało staje się ciałem zmartwychwstałym, tym duchem ożywiającym. Trzeci stopień przemiany to chleb i wino, które zostają przemienione, dzięki czemu uobecnia się w nich sam Pan. Czwarta przemiana to te przeistoczone dary chleba i wina mają z kolei nas przemieniać, abyśmy stali się jednym chlebem i jednym ciałem razem z Chrystusem. A w końcu chodzi o to, żeby Eucharystia przemieniała w jedno ciało i włączała w ożywiającego ducha nas, którzy powinni przemieniać całe stworzenie. W ten sposób, stając się rzeczywistością w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, nadprzyrodzoną i świętą. Czy ta perspektywa jest obecna w nas, ilekroć przystępujemy do ołtarza pańskiego? Bo jeśli nie przyswoimy tej odpowiedzi, jakiej udzielił Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy, będziemy skazani na pytanie na śniadanie. I tym optymistycznym dla jednych, może dla drugich pesymistycznym akcentem pragnę zakończyć niniejszy wywód, dziękując Państwu za uwagę.